W związku z nową perspektywą finansowania Unii Europejskiej wicemarszałek województwa wielkopolskiego mówił na konferencji o nowych szansach, jakie roztaczają przed województwem unijne fundusze. Jednak skala wydatków na drogi wojewódzkie jest tak duża, że nie da się zabezpieczyć pieniędzy na wszystkie remonty. Zostaną wykonane tylko te najpotrzebniejsze. Przez konieczny wkład własny przy korzystaniu ze środków unijnych w nowej perspektywie uda się wykonać tylko połowę z niezbędnych prac. Reszta musi poczekać na lepsze czasy, jak zaznaczył wicemarszałek. W związku z tym rozpoczęły się narady, co dla danych regionów jest najważniejsze, a co może poczekać. Z drugiej strony są pewne zobowiązania, które dotyczą poprzedniej perspektywy unijnej. Na terenie powiatu pilskiego jest jedno takie zadanie. W gminie Wyrzysk droga łącząca Osiek z Wyrzyskiem właśnie. Obietnicę, że ona już będzie realizowana, nie była realizowana, nie dlatego, że w tym zakresie, żeśmy mieli jakieś niecne zamiary, czy nie tak chcieliśmy to konstruować. Tylko zaszły pewne okoliczności, na które nie mieliśmy wpływu. Przez problemy z budową obwodnicy Czarnkowa, która wiązała się z rozpisaniem nowego przetargu i zwiększeniem jej kosztów, plany co do drogi Wyrzysk-Osiek musiały zostać wstrzymane. Z punktu widzenia powiatu pilskiego ważne są również drogi 182 z ujścia Piotrowo długości 40 km oraz droga 190 z Krajenki przez Wysoką do Mieściska w powiecie wągrowieckim. Decyzję w tym zakresie będzie podejmował sejmik, jednak już otrzymały one rekomendacje zarządu. A że stan dróg krajowych i wojewódzkich jest zły, nikogo przekonywać nie trzeba. Krajówki są w trochę lepszym już stanie, ale no, patrząc na zagranicę, no to niestety kulejemy, nie? No to zdecydowanie na Poznań. Droga krajowa na Poznań no, jest w takim najlepszym stanie, dużo kolei, także ciężko się jedzie. Przy okazji wizyty wicemarszałka województwa wielkopolskiego w Pile prezydent Piły Piotr Głowski zapewnił o kontynuacji inwestycji wojewódzkich na terenie samej Piły. I Kossaka, i samej przebudowy, i modernizacji Alei Powstańców Wielkopolskich, która była realizowana. Mamy do końca kwietnia przyszłego roku ważne pozwolenie na budowę. To jednak tylko pocieszenie, bo samorządowcy z regionu pilskiego od lat czekali na plany przebudowy dwóch krajówek numer 10 i 11 na drogi ekspresowe. Te plany zostały odsunięte w czasie. Samorządowcy jednak nie odpuszczają i walczą o przywrócenie planów przebudowy tych strategicznych dla regionu dróg, wysyłając do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju listy protestacyjne.